Otwieram posiedzenie wspólne połączonych Komisji Obrony Narodowej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Szanowni Państwo, cztery komisje połączone, ile tu ich mamy? Ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów. Temat znany, debaty odbywały się... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 poprawek. Będę przedstawiał poszczególne poprawki. Pani mecenas zarysuje, czego one dotyczą i każdą będziemy głosować. Poprawka pierwsza i druga w zestawieniu poprawek, wniosków. Należy je głosować łącznie. Proszę pani mecenas o przyjęcie. To jest, proszę państwa, farsa, ponieważ oni... Przypomnę państwu, że są to poprawki, które przesądzają jednoznacznie o tym, iż głosują minister i tak z klucza partyjnego do zaopiniowania kandydata na zastępcę prezesa Sądu Wojskowego. Jak rozumiem, wszystko jasne. Kto z pani senatorów jest na przyjęcie tej poprawki? Skoro to jest dla nich wszystko takie jasne, to po co oni poprawiają coś, co uchwalali jeszcze niedawno temu? Kto się wstrzymał? Takim przykładem jest na przykład kodeks wyborczy z 2011 roku, nowelizowany wielokrotnie. Jest to poprawka stanowiąca konsekwencje przyjęcia przez ustawę takiego podziału pomiędzy kompetencje kolegium i zgromadzenia sędziów sądów wojskowych. Skoro zgromadzenie opiniuje kandydata na prezesa, to kolegium powinno opiniować tylko kandydata na zastępcę prezesa sądu wojskowego. Dziękuję bardzo. Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Ach, śpieszy im się bardzo. Zabierze im to 8 minut. Też był za. Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta. Wszystko na to państwo wskazuje, że będzie ten sam skład Senatu, że nic się w tych wyborach nie zmieni. Usunięcie odpowiednich dokumentów z akt personalnych, a żaden prezesa poza parlamentarnym komitet wyborczy nie dostanie się ani do Sejmu, ani do Senatu. Niestety, proszę państwa, nie udało się namówić wystarczającej ilości ważnych osób, żeby połączyć się pod sztandarem samoobrony. Wszystko na to wskazuje, mimo że... Kto się wstrzymał? Środowiska patriotyczne udają, że mają bardzo wiele chęci, żeby się połączyć, to jednak liderzy są... Jest to poprawka, która ma na celu zagwarantowanie przepisowi spójnej... No i będziecie państwo widzieli, jak ten Senat następnej kadencji czteroletniej od 2015 do 2019 uchwali kolejne 700 bubli prawnych. Kto się wstrzymał? Nie ma. Poprawka została przyjęta. Trudno się z tym pogodzić, proszę państwa. Poprawka 6 i 8 należy głosować łącznie. Pani bardzo. Pani, proszę bardzo. Szczególnie dla mnie, skoro jestem prawnikiem i skoro od 2 lat razem z Adamem Jagłą prowadzę, to znaczy na gruncie ustawy Prawa ustroju sądów, proszę państwa, co jeszcze ponad już 2 lata, będzie zapewniona spójność w zakresie... Ach, dzisiaj się zbiera. W zakresie postępowania napisałam dotyczącego powołania na blogu, sędziego. To nawet samoobrona wobec danej osoby, ona nie może wezwała się pilnie do innego postępowania i na godzinę 18 pierwszego uzyskuje taką możliwość i w konsekwencji spotkanie Prezydium Rady Krajowej Partii oraz przewodniczących województw i okręgowych pełnomocników wyborczych, adres Warszawa, Aleja Jerozolimskie 11/19, lokal 14, a po drugie konsekwencje wskazującą, kiedy postępowanie ulega zakończeniu. A jak ta sytuacja przedstawia się w chwili obecnej? Przykre jest, że... W chwili obecnej takiej możliwości odmowy przyjęcia zgłoszenia w takiej sytuacji nie ma, jeśli chodzi o sędziów sądów wojskowych, czy kandydatów. Również tego apelu Lecha Kuropatwickiego, środowiska rzekomo patriotyczne, zupełnie nie rozumieją. Natomiast należy zauważyć, że Prawo ustroju sądów wojskowych odsyła do przepisów. Szanowni Państwo, wczoraj na Komisji Rolnictwa jako pierwszy zgłosiłem, aby odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, na którym by politycy wszystkich opcji politycznych zmusili panią premier do podjęcia decyzji o ogłoszeniu klęski żywiołowej. Wiemy, co z tym się wiąże. To nie chodzi o wybory,
czasem pani premier to nie chodzi o referendum, ale wiemy, zwołuje owszem, da nam możliwości, ale zupełnie co innego. Ona zwołuje, jakie pieniądze Unia Europejska skieruje, wykreowane przez obce służby, problem w sprawie emigrantów. I to się wtłucze już na posiedzeniu prezydium związku. Postanowiliśmy od iluś dni w mediach, ogłaszamy pogotowie strajkowe. Dajemy pani premier 7 dni czasu na podjęcie decyzji odnośnie suszy i klęski żywiołowej. Jeżeli pani premier nie spotka się, nie omówi ze związkami zawodowymi sprawy klęski suszy i z tego idących konsekwencji żywnościowych bytu Polaków, to niestety, ale my wyprowadzimy ludzi na ulicę. Lepiej wcześniej jak później. My nie straszymy. My mówimy wprost. Najpierw chcemy usiąść do stołu, negocjować, a jeżeli to nie pomoże, to wykorzystamy to, co mamy statutowo zapewnione. W związku z tym dzisiaj wsparci posłami opcji politycznej jesteśmy gotowi. Mamy przygotowany list do pani premier. Wzywamy pana prezydenta, który jest także przedstawicielem Polski, aby zajął się sprawą, pomógł rozwiązać problemy, żeby nie interesował się przyszłościową sprawą zadawania pytań dodatkowych w referendum, a zajął się sprawami gospodarczymi potrzebnymi Polsce. Żeby pani premier i pan prezydent nie porozumiewali się telefonicznie czy medialnie.